Gospodarka Polski. Stan gospodarki Polski wymaga natychmiastowego uwolnienia z więzów, jakie narzucane zostały polskim przedsiębiorcom, szczególnie na przestrzeni ostatnich 20 lat. Pierwsze lata III RP po reformie Wilczka dawały nadzieję na rozwój gospodarczy kraju i niezależnie od wielu nieprawidłowości, podczas prywatyzacji zaistniała olbrzymia szansa dla wielkiej masy ludzi. Niestety, dynamiczne zmiany na lepsze zaniepokoiły siły uwłaszczonej nomenklatury. Po prostu zaistniała groźba konkurencji ze strony drobnych przedsiębiorców. Nomenklatura zaczęła ograniczać wolność, jaką dawała ustawa z 1 stycznia 1989 roku. 62 nowelizacje wprowadzane do roku 2000 drastycznie zmieniły sytuację gospodarczą. Zwielokrotniona została liczba ograniczeń koncesji z 11 w 1989 roku, rozchodząc się na 202 obszary gospodarcze. Nowy XXI wiek nie zmienił złych trendów. Przez kolejne lata systematycznie wzrastała liczba urzędników państwowych, przekraczając 500 tysięcy, nie licząc urzędników pracujących w ZUS-ie i Ministerstwie Obrony Narodowej. Ilość ta wiąże się bezpośrednio z ograniczeniem wolności w działaniu przedsiębiorców. Każdy nowy urząd związany był z kolejnym nowym przepisem, nowelizacją dotyczącą ustawy Wilczka. Nowy urząd to nowi urzędnicy, a każdy nowy urzędnik to potencjalny twórca następnych przepisów i ograniczeń dla rynku krajowej gospodarki. Urzędnik, tworząc nowe przepisy, wykazuje swoją aktywność, jednocześnie stając się niezbędnym elementem zmodernizowanego porządku. Potwierdza w ten sposób słuszność swojego zatrudnienia. Niestety system ograniczeń zamienił się w samonapędzający mechanizm rozdymający biurokrację do monstrualnych rozmiarów. Zaistnienie wspólnoty interesów między obozem rządzącym a biurokracją było i nadal jest dodatkowym szkodliwym czynnikiem. Warstwa urzędników państwowych powiększona dodatkowo o urzędników ZUS-u i MON-u, dodatkowe 100 tysięcy osób wraz z rodzinami tworzy naturalny elektorat wyborczy popierający swoich pracodawców. I tak, jeżeli liczbę 600 tysięcy, a według niektórych szacunków nawet 800 tysięcy, pomnożymy przez 4 do 5, dlatego że doliczymy do tego dzieci, rodziców i wnuki urzędników, otrzymamy około 2,7 miliona głosów dla partii rozdzielającej przywilej pracy na posadzie państwowej. Gdy dodamy do tego grupę tzw. niezależnych sympatyków i uświadomionych przez publiczne telewizje, portale internetowe i radio, to bez większego ryzyka można oszacować gwarantowane poparcie 3,5 do 4 milionów wyborców w wyborach parlamentarnych. Przy frekwencji rzędu 40%, czyli 12 milionów głosów na ogólnie uprawnionych około 30 milionów, daje nam poparcie na poziomie 33%. Co z ewentualnym wiecznym koalicjantem, czyli Polskim Stronnictwem Ludowym, oznacza prolongatę władzy na kolejne 4 lata. Jedyną rzeczą mogącą zniweczyć ten misterny plan jest niewydolność płatnicza. Na razie rządzący uciekają w zadłużanie państwa. Budżet cały czas jest deficytowy. Ciężar kasty urzędniczej hamuje w znacznym stopniu możliwości rozwoju w wielu dziedzinach. Go po prostu uniemożliwia albo nawet działa zabójczo na gospodarkę. Partia Korwin jest partią wolnościową i w swoim programie zakłada stworzenie systemu gospodarczego posiadającego minimalną ilość ograniczeń. Dlatego w tym kierunku możemy działać jakby w 4 etapach. Pierwszy etap to jest działanie poza parlamentem poprzez działalność informacyjno-propagandową uświadamiającą obywatelom zalety gospodarki wolnorynkowej oraz pozyskiwanie poparcia dla tej idei wśród wyborców we wszystkich grupach wiekowych. W przypadku wejścia do parlamentu i działań poza rządem, czyli jako mniejszość parlamentarna pozarządowa, poprzez wystąpienia posłów na forum Sejmu i zgłaszanie inicjatyw, mamy możliwość większego zaistnienia w przestrzeni publicznej, w telewizji, radiu, internecie. Daje nam to po prostu możliwość większego propagowania w społeczeństwie idei wolnościowych. W przypadku koalicji, jako partia współrządząca z partią zwycięską, zgłaszamy projekty ustaw zgodne z ideami wolnościowymi z poparciem koalicjanta jako warunku współpracy. W przypadku zwycięstwa w wyborach parlamentarnych, jako partia zwycięska rządząca po prostu,
będziemy mieli możliwość przeprowadzenia gruntownej reformy całościowej państwa. Stworzenie systemu politycznego w Polsce, dającego maksymalną wolność gospodarczą, połączono ze zdecydowanym zredukowaniem budżetu państwa. Partia Korwin zakłada następujące zadania uzdrawiające gospodarkę Polski. Ograniczenie i uproszczenie przepisów prawa poprzez redukcję ilości koncesji, zezwoleń, czyli ogólnie dotycząc to, co będzie dotyczyć działalności przedsiębiorców, ma być maksymalnie uproszczone i ułatwione. Likwidację podatków PIT i CIT. Redukcję podatku VAT. W przypadku podatku VAT jesteśmy póki co ograniczeni przepisami Unii Europejskiej, to znaczy możemy tą stawkę obniżyć do minimum, czy maksimum, zależy z której strony się spojrzy, do 15%. Po wyjściu z Unii Europejskiej będzie możliwa dalsza stopniowa redukcja tego podatku. Następnie likwidację podatków od darowizn i kupna sprzedaży, a także ograniczenie do minimum akcyz. W przypadku akcyzy znowu jesteśmy ograniczeni przepisami Unii Europejskiej, to znaczy w tej chwili możemy to obniżyć tylko do wysokości zgodnej z aktualnymi przepisami. Po wyjściu z Unii Europejskiej zamierzamy zredukować to do poziomu optymalnego, to znaczy takiego poziomu, który da nam najkorzystniejszy efekt w skali całej gospodarki naszego kraju. Następnym elementem bardzo ważnym jest wyrównanie szans drobnych przedsiębiorców z inwestorami zagranicznymi. Musimy zaprzestać preferencji dla kapitału pochodzącego z zewnątrz. Polski przedsiębiorca powinien mieć takie same prawa jak przedsiębiorca, który zamierza inwestować na terenie Polski, a pochodzi z zewnątrz. Zamierzamy także znacznie zredukować warstwę urzędników państwowych do niezbędnego minimum. Oczywiście urzędników nie traktujemy jako obywateli mniej ważnych w skali kraju, czy wręcz jakichś szkodników w sensie jako ludzi. Jesteśmy przeciwni tylko ich szkodliwej działalności. Dlatego będziemy się starali dać im szansę do przekwalifikowania się poprzez ułatwienia jakieś szkolenia z wszelkiego rodzaju, dające im możliwość osiągnięcia jakichś odpowiednich umiejętności do rozpoczęcia samodzielnej działalności. Także następnym ułatwieniem dla wejścia w tą samodzielną działalność będą kredyty preferencyjne, ułatwiające im start w samodzielną działalność. Niezależnie od kosztów, jakie trzeba będzie ponieść w tej sytuacji poprzez te kredyty, będzie na pewno w skali kraju dużo korzystniejsze niż trzymanie ich ciągle na tych stanowiska, które obecnie zajmują, i w dalszym ciągu ich działalność będzie prowadzić do hamowania rozwoju gospodarki. Na koniec najważniejsza dla rozwoju sprawa – zrównoważony budżet. Docelowo będziemy dążyć do wprowadzenia konstytucyjnego zakazu deficytu budżetowego.